Nikt nie przypuszczał, że ta pryzma to pryzma, w której znajduje się potężny poniemiecki skarb. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking i dziś chciałbym wam opowiedzieć o największym depozycie, o największym skarbie, jakim udało mi się odnaleźć przez ostatnie 15 lat moich badań. Aby uzmysłowić wam potęgę tego depozytu i powiedzmy wielkość tych ukrytych skarbów, przyjechałem specjalnie do Pałacu Komorów, bo to właśnie ostatni właściciele Pałacu Komorów, niemieccy właściciele, ukryli i schowali ten potężny depozyt. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi Robertowi Kęsemu. To był ogromny majątek. Majątek ten liczył 470 hektarów, z czego 110 hektarów było w Górach Sowich, dokładnie nad miejscowością Wiste-Waltersdorf, dzisiaj Walii. Ciężko byłoby złomiarzom wyrżnąć tą żeliwną balustradę, która całkowicie spadła z tego majestatycznego wejścia. Z drugiej strony już ktoś chyba się zajął i nie ma. Bardzo potężny majątek bogatych. Widać jeszcze żeliwne zdobienia sufitów. Przepięknie kowalnicza kuta ręczna robota. To chyba tylko one po tym zgniłym stropie, który się zapada, mogłyby powiedzieć o tym, co działo się tutaj przed 75 lat. Posadzka kafelkowa, też jeszcze z tej dawnej świetności. No i stolarka z rzeźbieniami i oryginalne okna. Ciekawe, jak wygląda pałac w środku. Majątek ten przed wojną generował olbrzymie sumy pieniędzy. Ciężko powiedzieć mi, jakie były to kwoty, ale w tych stajniach, gdzie widać jeszcze świetność, było ponad 100 koni. Obok w oborach 300 sztuk bydła. Majątek miał 470 hektarów. 110 hektarów wiodło w Góry Sowie nad dawnymi, powiedzmy, lasami i łąkami nad miejscowością Walim, kiedyś Wiste-Waltersdorf. Kiedyś rozmawiałem z jednym z robotników przymusowych, który w czasie wojny pracował tutaj w tym majątku jako parobek. Raz miał możliwość wejścia do pałacu. Zawołał go ktoś z pałacowej służby i mówi, że w przedpokoju na ścianach kapało od wysokich, powiedzmy, potężnych obrazów, które były zdobione w złote ramy i na stołach w takiej dużej jadalni było masę pięknego i bardzo bogato zdobionego srebra. Co się z tym wszystkim stało? Otóż w lutym 1945 roku, kiedy Rosjanie podeszli na linię Strzegom-Świdnica, a Strzegom do Strzegoma, czyli Strejgał, stąd jest dokładnie 17 km, właściciele majątku wiedzieli, co czeka ich i co czeka ich, powiedzmy, dorobek całego życia i pokoleń, załadowali cały swój dorobek, a więc srebra, biżuterię, obrazy, rodową porcelanę do kilku kufrów i również do beczek. Załadowano na wóz, który ciągnęły woły, dlatego że koni już nie było. Konie zostały zarekwirowane jeszcze w grudniu 1944 roku przez Wehrmacht i tym właśnie załadowanymi wozami, z tymi całymi, no powiedzmy, no, potężnym majątkiem, załadowane beczki, kufry i wozy pociągnęły cały ten wielki skarb w kierunku Wiste-Waltersdorf, w kierunku Gór Sowich. Była to bardzo siarczysta zima. Zima w 1945 roku w lutym była jedna z najbardziej takich mocniejszych. Ci, którzy uciekali z Wrocławia przed Armią Czerwoną, były przypadki, że zamarzali na drogach. W lutym 1945 roku, dokładnie pod koniec lutego, wozy zaprzężone w woły docierają do granic majątku ostatnich niemieckich właścicieli pałacu Kamerau.
Jest tam duża chata, duże zabudowania gospodarcze właśnie pastuchów, tych, którzy dbali o ich latyfundia, którzy wypasali na tych ziemiach bydło czy owce. Tam następuje przenocowanie i rano, z samego rana następnego dnia, kiedy woły odpoczęły, zaprzężone z powrotem do wozów, ciągną depozyt w las. Tą właśnie specjalnie zasadzoną aleją, gdzie na przemian jest drewno bukowe, dąb, klon i odliczając na przykład tak około 10 drzew, następuje wjazd do lasu i udanie się do specjalnej przygotowanej skrytki, która miała raz na zawsze schować ich potężny majątek. Kiedy woły wjechały już z wozami do lasu, była specjalnie przygotowana skrytka. Skrytka ta była tak świetnie zrobiona, że mimo ponad 60 lat ukończenia II wojny światowej, prawdopodobnie nikt z Polaków po prostu na nią nie trafił. Dochodzimy do na pozór zwykłej pryzmy kamieni, których w lesie było bardzo dużo. Kiedyś były tu pola uprawne, z tych pól zbierano kamienie, układano takie pryzmy. Ale nikt nie przypuszczał, że ta pryzma to pryzma, w której znajduje się potężny poniemiecki skarb. Ci, którzy tu przyjechali niedawno, kilka miesięcy temu, doskonale o tym wiedzieli. Być może mieli informacje od swoich potomków. Być może w jakiś inny sposób trafili, że grzebiąc w tej pryzmie znajdą ukryte pomieszczenie, a w nim właśnie beczki, kufry i innego rodzaju, powiedzmy, przedmioty, które zostały ukryte tutaj w lutym 1945 roku. I idąc tą pryzmą do góry kamieni, dojdziemy do właśnie momentu, gdzie świetnie zobaczycie, jak taka skrytka była przygotowana. Oczywiście ona jest pusta, bo ktoś kilka miesięcy temu ją po prostu wybebeszył. W żłobionej dziurze specjalnie oszalowane ściany z belkami drewnianymi, głęboki dół, nad belkami położone deski z kawałkami papy, bo tam te kawałki papy jeszcze leżą, i tu w środku umieszczone skrzynie, beczki ze srebrami, z porcelaną. Skrytka ta była przygotowana perfekcyjnie, w sensie takim, że na pewno do tego miejsca nie dostała się w ogóle wilgoć. I na przykład jeśli spojrzę w głąb i będę wyciągał poszczególne kamienie, mimo że od ponad 70 lat przecież pada deszcz, jest zima, to te kamienie są całe suche. I tak właśnie przygotowana skrytka z depozytem w postaci porcelany, sreber, być może obrazów, jakiegoś księgozbioru, białej broni, mówiono też o jakichś perłach, diamentach, po prostu czekała, aż Niemcy wrócą. Bo tak wierzono, że z powrotem, kiedy skończy się ta II wojna światowa, wkrótce nastąpi trzecia i będzie można wrócić i swój majątek wyciągnąć. Nie wrócili od ponad 75 lat. Ci, którzy schowali, nie. Ale być może ich potomkowie z prawdziwą mapą narysowaną przez dziadków wrócili tutaj kilkadziesiąt miesięcy temu i doskonale znając drogę z narysowaną, tak jak powiedziałem, mapą, wkroczyli tu wieczorem w lesie, otworzyli skrytkę, bo przecież wiedzieli, jak ją otworzyć, mieli informacje od dziadków czy rodziców i wszystko, co ci tutaj schowali w 1945 roku, to właśnie ci, którzy byli ich potomkami, być może właśnie, 70 lat po wojnie wyciągnęli. Tu widać jeszcze tylko, że ten był dość mocny pośpiech robienia tej skrytki, bo niektóre te belki są z różnych rodzajów drewien i były cięte nierówno, tylko szybko. Więc ten oddech Armii Czerwonej czuli na swoich plecach, ale szybko i sprawnie tą skrytkę wykonali. Zastanawiam się tylko tyle, że po tylu latach po prostu nikt na nią nie wpadł. Dla wielu ludzi, którzy przechodzili tędy, grzybiarzy, czy nawet tych, którzy pasali tutaj bydło, była to zwykła sterta kamieni, jakich jest w lasach bardzo dużo. Nikt nie przypuszczał, że gdyby tylko delikatnie podnieść kilkadziesiąt kamieni z góry, mógłby być przebogatym człowiekiem. Teraz jest tylko pytanie. W ilu takich pryzmach w górach Sowich, w takich pryzmach kamieni znajdować się mogą właśnie takie depozyty jak ten?
tego tak naprawdę nie wie nikt. I o tej skrytce też nie wiedział nikt. Została wypróżniona kilkadziesiąt miesięcy temu, a wskazał mi to miejsce miejscowy, leśniczy. On był zaraz świeżo po tym, jak ktoś po prostu wybebeszył ten schowek. Żeby pobudzić waszą wyobraźnię, jak to, jaki potężny depozyt był tutaj przez Niemców ukryty, to ja mam ze sobą niewiele, bo tak naprawdę około 5 kg różnego rodzaju srebra. 5 kg. Tu znajdowało się 15 razy więcej. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, śledźcie nas na Facebooku, komentujcie, łapka w górę, dzwoneczek i pamiętajcie też o Patronite. My nie chcemy, abyście nas wspierali 5-kilogramowym depozytem po niemieckim. Wystarczy parę srebrnych złotówek i będziemy szczęśliwi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A w następnym odcinku opowiem wam historię niezwykłego spotkania między mną, młodym Polakiem z Gursowich, a Niemcem, który mieszkał dosłownie 50 metrów od kierownictwa budowy Riese. Mecenasami naszego kanału są Marcin Bocian, Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojorzy, Anna Dylewska, Krzysztof Jaworski, Robert Kęsy, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Mieszko Maślanka, Bob Mich, Paweł Mojżeszek, Mieszko Musiał, Artur Oleszek, Marcin Rutkowski, Marcin Sztec, Łukasz Waśko, Arleta Zalewska. I jeszcze jeden anonimowy patron. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał. Do zobaczenia.